nie ukrywamy, że z marszu, z jednej kampanii wchodzimy w drugą, a potem w trzecią, czyli najpierw wybory samorządowe, a potem wybory europejskie. Jest jeszcze odrobina możliwości, że wybory samorządowe odbędą się w innym terminie. Natomiast biorąc pod uwagę poważne deklaracje prezydenta, jest to bardzo mało prawdopodobne. Prezydent wyraźnie nawet przy rządzie Zjednoczonej Prawicy powiedział, że pół roku przed wyborami nie będzie niczego zmieniał i niczego nie podpisze i niczego żerował nie będzie, więc najprawdopodobniejszy termin tych wyborów samorządowych to jest 7 bądź 14 kwietnia, żeby zmieścić się jeszcze przed eurowyborami. Kadencja samorządu, najdłuższa kadencja w historii, skończy się 30 kwietnia, tak mówi ustawa. I od 1 maja wejdziemy w nową kadencję samorządu. Prawo i Sprawiedliwość zostało poparte przez 20 220 mieszkańców powiatu łowickiego, co nawet zliczając głosy demokratycznej opozycji, tak zwanej, która demokrację swoją już uskutecznia w dniach obecnych, te trzy partie, trzy komitety wyborcze zyskały 17 550 głosów, czyli i tak prawie 3000 więcej Prawo i Sprawiedliwość uzyskało tych głosów. Dlatego za Państwa pośrednictwem, jako wolnych i niezależnych mediów, chcielibyśmy przekazać podziękowania na ręce wyborców, którzy poparli Prawo i Sprawiedliwość. Również podziękowania wszystkim mieszkańcom, którzy wzięli udział w wyborach, które jak wszędzie w Polsce, również w naszym powiecie, okazały się rekordowe. Chciałbym zwrócić jeszcze uwagę na jedną rzecz, o której nie zauważyłem, żebyście Państwo też zwrócili na to uwagę, a to jest wynik frekwencji referendum, który przekroczył 50%, co oznacza, że w powiecie łowickim uważamy, że referendum jest ważne. I tutaj przy Państwa obecności chciałbym jako lider Prawa i Sprawiedliwości w powiecie łowickim, wciąż jako starosta łowicki, złożyć taką obietnicę, że jeżeli Prawo i Sprawiedliwość będzie miało jakikolwiek wpływ na samorządy szczebla gminnego, miejskiego, powiatowego czy wojewódzkiego, to na pewno zrobimy wszystko, aby relokacja migrantów nie odbywała się na naszym terenie. Oczywiście będziemy działać w ramach prawa i jego przepisów, natomiast na pewno uczynimy wszystko, jeżeli będzie trzeba, łącznie ze strajkiem włoskim, aby relokacja w naszym powiecie nie nastąpiła, bo tak życzą sobie mieszkańcy powiatu łowickiego i my tą wolę szanujemy. Tak jak powiedziałem, są z nami samorządowcy. Ja bardzo bym prosił przewodniczącego rady, będzie czas na zadawanie pytań oczywiście, przewodniczącego rady powiatu, pana Marka Jędrzejczaka, o zabranie głosu.